Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii Informatyk po godzinach. Zamówiłem paczuchę na AliExpress, dotarła do mnie. Jest to pewien sprzęt wędkarski, chciałbym go Wam tutaj przedstawić, jak on wygląda. No więc rozpakujmy. Mam tutaj już nożyk przygotowany wcześniej. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. I jest to tutaj taki oto pokrowiec, a w tym pokrowcu znajdują się podpórki pod wędziska, że mamy podpórkę tył, przód, na dwie wędki. Zaraz Wam to rozpakuję i zobaczymy, jak to wygląda. No a więc dobra, rozpakujmy naszą tą paczkę z folii. Fajnie, bo jest to już kupione i od razu jest też tutaj pokrowiec. Mało miejsca zajmuje, to też duży plus. Jakiś irisy, karp. I zobaczcie, mamy tutaj dodatkowe takie właśnie te buzy na nasze wędziska. Jak widzimy, gotowe, mało miejsca zajmują. I plus do tego mamy pokrowiec, to co widać. Oczywiście w tle chodzi Laila, więc tym się nie przejmujcie. I zobaczcie, naprawdę mało miejsca zajmuje. I takie coś kupiłem prawdopodobnie z tym choice'em, chyba jeszcze to brałem, za 85 zł. To moim zdaniem same takie może gdzieś te buzy kupicie w polskich sklepach, bez oczywiście pokrowca. Tutaj mamy z pokrowców, zobaczcie, jakie to jest małe. Ja to teraz złożę, zobaczę, jak to wygląda i będziemy. Albo może jeszcze pierw rozpakujmy te wszystkie części stąd, żeby zobaczyć. Oczywiście no zobaczymy, jak to się będzie zachowywało na wodzie. Widać, w miarę to jest takie stabilne, mocne. Wszystko popakowane, nowe. To jest metalowe, fajne. Dosyć niskie to jest, to mam nie wiem ile tam, 30 cm. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Ale to się chyba powinno jeszcze jakoś wysuwać, więc zaraz sprawdzimy, czy to ja mam rację. O, jest, ok. To się jest teleskopik, więc już to ciekawie wygląda. Tutaj mamy metal okryty gumą, to co widać. Fajnie, bo można to wkręcić. Zobaczymy oczywiście, jak to się będzie na wodzie sprawdzało. Myślę, wysokość jest spoko. I to, co nie skończyłem, to oczywiście nasze podpórki przychodzą bez tych widełek, tak? Nie mamy ich tutaj, je musimy albo mieć swoje, lub możemy też osobno dokupić je na AliExpress. Ja mam swoje, więc dlatego to brałem sam ten uchwyt. No powiem, te nóżki są fajne, masywne. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało na wodzie. I tak samo teleskopowa nasza ta stopka, nóżka. I zobaczcie, możemy sobie tutaj, oczywiście tutaj dajemy niżej, bo tutaj mamy nasze szczytówki, czyli nasze od naszych federów, a tutaj mamy nasze rękojeście, dolniki, wędek i coś w tym stylu sobie układamy nad wodą i możemy łapać. Mało miejsca zajmuje, zobaczcie. Do tego też
jak macie już swoje te widełki, motylki, jak zamówi, to oczywiście też mamy gdzie je schować. Jest mnóstwo miejsca w tym pokrowcu. Wrzucamy pokrowiec sobie do torby, bądź nawet go w ręku niesiemy. Nie zajmuje dużo miejsca. A jak będzie się spisywał na wodzie, to oczywiście jeszcze sprawdzę, bo tego nie testowałem. Sezon się zbliża, zobaczymy. I oczywiście filmik z nadwody już myślę z tymi podpórkami będzie. Bo standardowo korzystałem z tych takich standardowych widełek po parę złotych, tych podpórek. Zobaczymy. No jak widzicie, moje podpórki pod wyciska spakowałem do tego pokrowca. Jest to bardzo leciutkie, całość wrzucamy do naszej torby. Ja to na przykład do swojej tej Jackson, którą widzieliście w poprzednim materiale. Nie jest bardzo ciężkie. A tak się prezentuje po złożeniu. Patrzcie, że on pokazuje. Tutaj mamy nasze nóżki. Tutaj tą część tych do naszych dolników wędzisk. Tutaj do naszych szczytówek wędzisk. Możemy to założyć sygnalizator brań, czy tak jak powiedziałem, te właśnie nie wiem, jak to mówię, motylki, na to mówię, co wędzisko trzyma, żeby nam nie wypadło. A tutaj mamy jeszcze taką właśnie dodatkową kieszeń, gdzie ja wrzucę właśnie te swoje motylki. Te widełki, motylki, jak to nam woli. I zobaczcie, jak to się ładnie prezentuje. Mało miejsca zajmuje, a jak wiemy, jedziemy gdzieś na nockę, czy na jakiś pułapach na cały dzień, to trochę tych gratów bierzemy. To właśnie takie mobilne akcesorium myślę, że jest też fajnym dodatkiem i nie zajmuje dużo miejsca. Później może kolejną opinię wam dodam, jak to się spróbuje na wodzie, bo jeszcze nie wiem, zobaczę, gdy będę gdzieś nad wodę, jakiś film będę nad wodę nagrywał, to jakąś tam wspomnę wam rzecz, a nawet może mi przypomniecie, to coś zawsze dopowiem w komentarzach. A więc na dziś to tyle, jeżeli ten film Ci się podobał, to oczywiście zostaw pod nim łapę, zostaw suba, jeżeli pierwszy raz trafiłeś na ten kanał, dzwona, tak jakbyś na bieżąco z filmami o wędkowaniu, czyli informatyk po godzinach i perełce, czyli komputery, tak to wygląda. A więc jeszcze jedno, w komentarzach napiszcie, czy chcecie takie właśnie unboxingi tych akcesoriów wędkarskich, abym je dodawał na swój kanał, czy po prostu mam tego nie robić i nie będę wam zajmował też czasu i sobie czasu, bo to jednak troszeczkę trzeba czasu poświęcić na zmontowanie, nagranie i tak dalej. A więc nie przedłużam, widzimy się oczywiście już z filmem w niedzielę na Informatyk IT. Będzie film o sieci komputerowej. Trzymajcie się, cześć, hej.